Święty z misji Nowa Nadzieja w Bielawie rozdawał upominki dzieciom, ale także napotkanym w mieście przechodniom. Nie zapomniał także o pracownikach bielawskiego magistratu. Zupełnie nieoczekiwanie odwiedził też burmistrza i jego zastępców. Witamy burmistrza! Były słodkości i prezenty, ale także prośba o odpowiedzenie wierszyka lub zaśpiewanie piosenki. Burmistrzowie stanęli na wysokości zadania, bo repertuar mieli przećwiczony już od Dnia Kobiet. Nie ma jednak co ukrywać, że najlepszy prezent mikołajkowy burmistrzowi Bielawy sprawili wczoraj wyborcy, decydując, że zostanie on na urzędzie na czwartą już z rzędu kadencję.